Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie w kolejnym z krótkich filmików instruktażowych. Pozwólcie, że ja sobie tutaj ustawię może kamerę troszkę wygodniej. Dzisiaj będzie o świecach intencyjnych, dlatego że cieszą się one dużą popularnością w naszym sklepie, ale tak naprawdę sporo osób też pyta, co to jest i z czym to się je. I oczywiście w ramach tego, że ja zawsze lubię Was uczyć, jak wykorzystywać magię, że nie muszę ja tego robić, Wy to możecie robić. Jak ktoś nie chce, to wtedy ja takie rzeczy robię. Opowiem troszeczkę o tych świecach intencyjnych. Ja mam w ogóle do świec intencyjnych bardzo duży sentyment. Z tego względu, że takie były początki mojej drogi magicznej. W momencie, kiedy oprócz tego, że wiadomo, jakiś rodzaj okadzania, nawarstwiana dobrej energii mentalnej, chciałam zacząć tworzyć magię, no to wiadomo, nikt nie od razu otwiera kręgi, wzywa żywioły. Takich rzeczy się człowiek doucza z czasem, takie rzeczy przychodzą do nas, takie rzeczy praktykujemy i stajemy się w pewnych aspektach mistrzami. Natomiast zaczynałam właśnie od świec intencyjnych, czyli od tego, żeby włożyć życzenie w magiczne działanie. Na tym polega świeca intencyjna. Oczywiście może to być od zwyczajnego podgrzewacza po zwykłą białą świeczkę. Natomiast generalnie takie świece proszewne, świece intencyjne są mniej więcej w takim stylu. One się palą około godziny, akurat przy tej długości. Nazywają się na internecie różnie, właśnie świece intencyjne, świece cerkiewne, świece proszewne. No one są bardzo często używane właśnie przez prawosławnych i też z takich prawosławnych sklepów się je bierze. Ale jakie jest ich działanie? Chodzi o to, żeby zapalając te świece pomyśleć sobie odpowiednią intencję do spełnienia życzenia, marzenia, potrzeby. Jest to bardzo mocne magiczne działanie. To nie jest tak, że jest jakieś magiczne działanie słabsze bądź mocniejsze, ale jest po prostu proste. I oczywiście chodzi o to, żeby dobrze skonstruować życzenie, marzenie, bo pamiętajcie, że najgorsze przekleństwo, żebyś dostał to, o czym marzysz, więc muszą być te marzenia dobrze skonstruowane, ale ja też już mam wprawę w konstruowaniu intencji, więc możecie mi po prostu pisać, czego oczekujecie. Ja to ujmę w słowa. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że tak jak płonie ta świeca i się spala, tak jej energia, świeca zanika, a ta energia idzie do góry po to, żeby spełniać nasze życzenie. Oczywiście na końcu każdej takiej intencji należy dodać, jak przy magicznych czynnościach, dla dobra wszystkich, bez szkody dla nikogo, z tego względu, że my czasem nie jesteśmy w stanie pomyśleć o konsekwencjach. Przykład. Chciałbym mieć 100 tysięcy. Kropka. Czy to będzie dobra intencja? Niekoniecznie. Nie mówimy tu o czasach dokonanych, trybach dokonanych, niedokonanych, o czasach, dlatego że uważam, że stylistyka anglosaska samej gramatyki jest nieco inna niż nasza, więc posługujmy się polskim językiem. Chciałbym, jest moją intencją, tak? Jest to oczywiste, więc tu nie będziemy przetwarzać. Natomiast chodzi o to, żeby zawsze dodać dla dobra wszystkich, bez szkody dla nikogo. Z jakiego względu? Dlatego, że możesz dostać te 100 tysięcy, jeżeli w wypadku samochodowym zginie Twój ukochany mąż. My nie jesteśmy w stanie wymyśleć, jaką drogą pokierują nas energię, dlatego taki dodatek do każdej intencji jest bardzo ważny. Tutaj witamy Renatkę. Renatka pyta, gdzie można zamówić. Pentagram, JW, sklep intencyjny. Natomiast ja nie wysyłam Wam świec, tylko ja działam magicznie, czyli robię intencje, ale o tym za chwilę. Najpierw o świecach. Jeżeli nie wiecie, jak napisać intencje, próbujcie i trenujcie, dodając właśnie ten dobry dodatek dla dobra wszystkich, bez szkody dla nikogo. I jeszcze jest jeden dobry dodatek na wszelkie intencje, to lub coś lepszego. Bo na przykład wymyślisz sobie swoje 100 tysięcy, a wszechświat szykuje dla Ciebie 200, ale ich nie dostaniesz, bo sobie wymyśliłeś 100. Dlatego warto po prostu dodawać te dwie rzeczy. Dla dobra wszystkich, bez szkody dla nikogo, to lub coś lepszego. Problemy z wymyśleniem intencji. Jeżeli siadacie do tego raz pierwszy, drugi czy dziesiąty, możecie mieć problem z ułożeniem intencji w słowa. Napiszcie to na kartce. Jeżeli oko zobaczy, jak ta intencja wygląda, wychwyci błędy.
Teraz ja już nie muszę pisać, ale na początku pisałam intencje i wkładałam pod świece intencyjne. Wtedy nie miałam dostępu do takich, były to zwykłe świece, teraz mam dostęp, można się pobawić. Zwykła świeca pali się 8 godzin, ta godzinę. Chociaż wczoraj, jak robiłam intencje dla Was, 5 świec, wszystkie spaliły się 4 w równym tempie, jedna paliła się 3 godziny. Przedwczoraj robiłam dla Was intencje, 5 świec. 4 spaliły się zupełnie normalnie i równo. Jedna zgasła, zatapiając knot w sobie. Bywa. Wtedy po prostu powtarzamy tego typu rzeczy. Jeżeli będziecie u mnie zamawiać zapalenie, czyli rytuał, po prostu rytuał zapalenia świecy intencyjnej, zaznaczcie w uwagach przy zamówieniu intencje. Będzie łatwiej niż wymiana mailowa, szukanie kto czego chce i oczekuje. Także to taka pierwsza uwaga. Najlepiej wykorzystywać świece małe, świece, które nie płoną długo, dlatego że trudno, żebyśmy siedzieli przy świecy 8 godzin. Tutaj godzinę do oglądania świecy i możecie sobie właśnie te cerkiewne wykorzystywać. Czemu te cerkiewne są fajne? Po pierwsze, one są z naturalnych materiałów, po drugie, mają już egregor. Są to świece nazwane nawet proszebne, intencyjne, oprócz tego, że cerkiewne, więc już tutaj tworzymy egregor tego, że wszyscy sobie czegoś życzą. Te życzenia są spełniane. Podpinamy się do tego egregora. Dlatego no, właściwe narzędzie do właściwego działania. Jola mówi, bardzo dobre są te świece, korzystam z nich i naprawdę intencje działają. Dokładnie tak. Nie wiem, czy są dobre świece, czy siła maga, bo to często o to chodzi. To jest rodzaj narzędzia, symbolu. Oczywiście lepiej się kroi naostrzonym nożem niż tępym. Ale to wiadomo, jest to po prostu narzędzie, tak to należy traktować, to nie są święte świece. One nie spełniają życzeń, to nasza wola te życzenia spełnia. Oczywiście, że może być podgrzewacz jako świeca intencyjna i pamiętajcie, żeby nie marnować ognia. Wy bardzo często przy kolacjach czy przy, nie wiem, winku zapalacie świece bezmyślnie. A warto by było pomyśleć, nie wiem, dla zdrowia, prosta intencja, dla pieniędzy, moich, twoich, naszych, na dobre spotkanie. Nie marnujcie ognia. I oczywiście, że może być podgrzewacz, ale w magii przeważnie zawsze używało się czegoś w tym kształcie. Długie, proste, a nie okrągłe, małe. Wygodne są, ale generalnie ja na przykład przy błogosławieństwie tygodnia czy przy czakralnych rytuałach używam podgrzewaczy, ale mam do tego specjalny świecznik i to jest jakby uświęcone, to jest takie troszeczkę inne. Ale generalnie ten kształt świecy. Jak nie wiemy, jaka intencja, właśnie najlepiej ją napisać. Jak wygląda moje działanie? To znaczy tak, te świece intencyjne możecie sobie zakupić w różnych miejscach i w różnych sklepach, czy stacjonarnie, czy internetowo. O, to nie są drogie świece. Złotówka, 2 złote, one mniej więcej tyle kosztują. Jak kupujecie hurtowo, można też jeszcze taniej i możecie robić sami właśnie takie intencyjne działania. Natomiast jak to wygląda u mnie? Ja mam zakupionych tych świec trochę, ilość hurtowa. Wy zakupujecie na sklepie pentagramjw.abc24.pl świece, ale intencje nie świece. Ja tych świec Wam nie wysyłam. Ja wieczorkiem sobie zbieram te intencje, które już są zapłacone, napisane są na kartce, wzywam żywioły, często bardzo układam rymowane intencje dla konkretnych osób, po to, żeby razem z zaklęciem zapalić tę świecę intencyjną. Ona wypala się do końca i to jest działanie magiczne zakończone. Zawsze Wam powtarzam, że daję Wam dwie drogi. Samodzielną, gdzie uczę, jak coś zrobić, ale nie każdy musi być akurat magiem, więc można to zamówić u mnie, do czego oczywiście zapraszam. Jakie mogą być intencje? Bo człowiek tak, coś bym sobie zrobiła, ale nie wiem co. Bardzo częsty stan. Wypisałam sobie krótkie, bo świeca intencyjna nie jest wielkim rytuałem, gdzie pilnujemy księżyca, gdzie nie jest potrzeba, jest działanie. Czyli jest to takie działanie energetyczne na cito. I jakie mogą być intencje? Na przykład prosta sprawa. Boli mnie głowa, brak bólu głowy. Zdany egzamin. Dobra rozmowa z szefem, z dyrektorem, z nauczycielem. Napisanie jakiegoś projektu, pozytywne zakończenie jakiegoś projektu. Dobra ocena pracy. Świetne wystąpienie, udana randka, odstresowanie.
Nie mówię, że świeca intencyjna oczyści, ale może troszeczkę z nas zmieść, jeżeli będzie intencją oczyszczenie chociażby. Właśnie odstresowanie, pozytywne załatwienie sprawy urzędowej. Gdzieś idziemy, coś chcemy załatwić, bach, świeca intencyjna. Wysłuchanie, siła przebicia do czegoś, ochrona z góry, taka intencja. Kreatywność w projekcie, na wygraną, nie wierzę w takie intencje, które się sprawdzają, dlatego że nie każdemu jest dany pieniądz poprzez wygraną. Na pozytywne rozwiązanie sprawy urzędowej, na dostanie alimentów, na niedostanie alimentów, na ból żołądka, na polepszenie widzenia, na odcięcie od wrogów i negatywów, na uspokojenie jakiejś osoby, na dobry sen, na ściągnięcie myślokształtów, żeby ktoś się odezwał, na naukę, na zdany egzamin, na dobre przyswajanie nauki, wiedzy, na zakup samochodu, na zakup działki, na zakup butów, na zakup sukienki, na udane zakupy, na udaną podróż, na bezpieczną podróż, na polepszenie sytuacji między osobami. Może być jako tarcza ochronna na trudne miejsca, na zdrowie zwierzaka, na udany zabieg, na dobry wybór, na uzyskanie awansu, na wszystkie te drobne, pierdołowate rzeczy, z których składa się życie. Po prostu. Bo rytuały tak. Na miłość, na bezpieczeństwo, na dobrobyt, na zdrowie, na polepszenie, na klątwy, uroki. Tak, tak się robi, to są takie poważne rzeczy. Natomiast świece intuicyjne są coś tak. Pomyślę, że coś bym chciała. Dla dobra wszystkich, bez szkody dla nikogo. Bach, świeca intencyjna. Właśnie na takie rzeczy możecie je palić. No i oczywiście dwie drogi. Możecie... To jest po prostu mój ryjek. Możecie kupić sobie świecę intencyjną i zrobić tą intencję dla siebie. Nauczyć się tego robić. Przy czym... Ja też wiem po sobie, że jeżeli mam jakąś rzecz do załatwienia, wolę, by ktoś zrobił to za mnie, bo samemu wkładamy swoje emocje, swoje niedowiarstwa w danej sprawie, a kto inny robi nam po prostu, tak nie analizując, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, po prostu robi. Dlatego ja zawsze mówię, że wróżek może być 1000 i tak każda znajdzie pracę, bo jedna poprosi drugą o zrobienie pewnych rzeczy. Natomiast ja również palę dla siebie świece intencyjne, tylko że robię ciągle na podobne rzeczy, żeby jakby nawarstwiać tą energię, więc to nie jest już może takie, że coś wymyślę i mam. Kiedyś tak było, teraz już mniej w tę stronę, co oznacza, że chyba jestem osobą spełnioną, nie mam jakichś wielkich marzeń, drobnostki. Ale właśnie te świece intencyjne są na drobnostki i możecie je w ten sposób wykorzystywać. I z jednej strony możecie to robić samemu, kupcie sobie po prostu, nie wiem, 10 tych świec. Wypróbujcie swoje własne działanie przy użyciu tego narzędzia. Nie moc świecy, to jest trochę wosku, moc maga tu się liczy. Albo ewentualnie w sklepie, gdzie kupujecie intencje wraz ze świecą, której nie wysyłam, tylko spalam w Waszym imieniu. Wieczorek, spokój. Kombinowanie z licznymi świecznikami, mi się mi sól skończyła, bo jeszcze jak fajnie ich używać. Po prostu jeżeli weźmiecie... kot. Jeżeli weźmiecie jakieś naczynko i wsypiecie soli, to one pięknie stoją. Tylko że mi się akurat sól skończyła, to ja nawet wzięłam pudełko, zrobiłam dziurki i powsadzałam w te dziurki. Także można w piasek, w sól, bardzo wtedy wygodnie, bo takich świeczników o tym przekroju, szukajcie, a znajdziecie. Chyba te świeczki urodzinowe, co i tak patrzę, że one są za szerokie tutaj. Więc najlepiej w piasek, w sól, po prostu. Także możecie w ten sposób, intencje na wszystko, pamiętajcie o dodaniu dwóch rzeczy. Dla dobra wszystkich, bez szkody dla nikogo, to lub coś lepszego. Wtedy na pewno Wam nie wyjdzie odwrotnie. Najwyżej nie wyjdzie. Ale nie wyjdzie odwrotnie. I przy dodaniu to lub coś lepszego, to też jest fajne, bo nawet jak nie wymyślicie wszystkiego, co Wam jest naszykowane dobrego, to coś tam u góry spełni tą intencję. Coś lepszego. Dokładnie tak. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Jeżeli uważacie, że są to mądre rady, zapraszam do rozsyłania tego filmiku dalej. Do zobaczenia w kolejnych krótkich, instruktażowych filmikach. Pa, pa. Magiczny paluch, to jest dopiero władza. Mam świecę teraz. Teraz po prostu mamy władzę w jednym palcu.